nazwę w postaci fikcyjnej lub realnej, jaką wybraliśmy. No i ja akurat wybrałam siebie, więc zaraz zobaczymy, czy będzie potrafił zgadnąć, kto to jest. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Tak. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Tak. Czy twoja postać ma chłopka, który ma kanał na YouTubie? Niestety nie, mój chłopak nie ma kanału na YouTubie. Czy twoja postać zna cię osobiście? No jasne, że tak. Czy twoja postać ma tych samych rodziców, co ty? To akurat bardzo dobre pytanie, bo szczerze nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Ale tak. Czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? Tak. Czy twoja postać pracuje na pół etatu? Niestety ja nie pracuję w ogóle, więc nie. Czy twoja postać gra w Pogodzie na miłość? Cholera, nie są tego serialu. No to w sumie nie. Czy twoja postać nagrywa na YouTubie? Tak. Czy twoja postać jest owadem? Nie. Czy twoja postać jest YouTuberem? Właściwie, praktycznie rzecz biorąc, jestem YouTuberką, mimo tego, że na tym nie zarabiam, ale tak. Czy twoja postać podczas gry nosi strój z numerem 10? Nie. Czy twoja postać lubi jeść miód? Nie za bardzo. Czy twoja postać lubi boczek? No tak dosyć. Czy ktokolwiek widział kiedykolwiek twoją postać? No, zaznaczmy, że tak. Czy twoja postać ocenia występy uczestników programu typu talent show? Nie. Czy twoja postać ma kanał na YouTube? Tak. Czy twoja postać słucha heavy metalu i nienawidzi tego rodzaju muzyki, więc nie. Ty w przyszłości. No, widzę, że mu się udało. Chociaż właściwie nie chodziło o przyszłość, ale... Albo dobra. Zaznaczenie i niech sobie dalej poskaduje. Tak. Czy twoja postać jest członkiem redakcji? Nie. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? Tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Tak. Czy twoja postać mieszka w morzu? Nie. Czy twoja postać brała ślub? Jeszcze nie. Czy twoja postać uczęszcza do kościoła? Nie jestem ateistką, ale do kościoła też nie chodzę. Czy twoja postać jest wielkim przywódcą? Nie. Czy twoja postać jest kobietą? Tak. Czy twoja postać prowadzi eksperymenty? Nie. Czy twoja postać lubi lato? Bardzo uwielbiam lato. Czy twoja postać jest płci żeńskiej? Tak. Czy twoja postać lubi jeść kurczaki? No, generalnie to zależy też, jakie kurczaki. Czy twoja postać ma PlayStation 3? Przepraszam, 4. Niestety nie PlayStation 4, bo nie stać mnie. Czy twoja postać ma kolorowe koszulki? Generalnie to tak. Cookie Monster nie zgadł. Oczywiście od razu powiem, że Akinator może zadać maksymalnie 80 pytań. Więc nie. Czy twoja postać jest lekarzem? Nie. Czy twoja postać ma chorobę wrodzoną? Tak. Czy twoja postać najczęściej ma pomalowane usta? Generalnie maluje się na co dzień, więc nie. Czy twoja postać używa Discord? Tak. Czy twoja postać podczas gry nosi strój z numerem 10? To już było.
Czy twoja postać urodziła się w 1994 roku? Nie. Czy twoja postać była kiedyś ślimaka? Nie. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? To już było to pytanie. Czy twoja postać grała rolę sportowca? Nie. Czy twoja postać obraca się dookoła? Nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Dobra, bo już nie wiem. Czy twoja postać ma mniej niż 10 tysięcy subskrypcji na YouTube? Tak. Czy twoja postać ma profil randkowy? Kiedyś miałam dużo profili randkowych, ale teraz już ich nie mam, bo mam już kogoś. Więc nie. Twoje alter ego. Ha, no dobra. Powiedzmy, że mu zaliczę. No i tutaj ogólnie jest napisane, ile razy już była dana postać w grze. I no. Filmik trochę krótki, ale no właśnie niestety tak jakoś wyszło, dobra. Więc kończę ten film. Do zobaczenia w następnym filmie. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału na YouTubie. I zobaczcie też mój poprzedni film. Także do usłyszenia. Cześć.